Siema, tu Płaskie Kolarstwo Górskie. Widzę, że nowa wymówka się pojawiła, żeby nic nie robić. Mianowicie jest to, bo jest za gorąco. Normalnie nie mogłem uwierzyć, jak to usłyszałem, bo mamy tutaj grupę taką lokalną i tam nie wyjdę na rower, bo jest za gorąco, może 8 rano, może ten. Mówię, kurde, w końcu jest te 30 stopni, w końcu jest ciepło, w końcu można wyjść, poopalać się, mogę sobie opalić głosem głowę, żeby po prostu korzystać z tego słońca, żeby trochę witaminki D, trochę ciepełka było. Zawody, które się odbywały w miniony weekend, zamiast dystansu półmaratonu, organizatorzy zrobili 10 km, zamiast ci, co biegli 10 km, to zrobili 5 km. No bo ciepło, bo 28 stopni. A jak zrobili Mistrzostwa Świata w Katarze, gdzie było 60 stopni i połowa peletonu popadała na chodnik jak muchy, trzęsąc się, w ogóle kibiców nie było, bo było dopiero za ciepło, no to takie coś było dozwolone. A teraz tutaj 28 stopni, fajna pogoda, można wyjść, można się cieszyć rowerem, cieszyć się słońcem. W końcu po to ostro trenujemy w zimę, na trenażerach, na Swiftach, pocimy się przed jakimś pierdolonym wiatrakiem, żeby teraz powiedzieć, że jest za ciepło. No kurde, no, żeby to jeszcze była jedna osoba, ale tu w ogóle zacznę, w koło to słyszę, że bo jest za ciepło. No nie jest za ciepło, no jak możecie zobaczyć, trawa trochę wypalona, troszkę jak na pustyni, trochę mniej zieloni. Ale dobrze właśnie, o to chodzi. Ma być ciepło, bo to jest organizm. Jak tak byliśmy, nie wiem, w jaskiniach gdzieś siedzieliśmy i mieliśmy wyjść na polowanie, to nie było wymówki, bo jest za ciepło, tak? Bo inaczej byśmy nie przeżyli. A dzisiaj, kurde, jakoś tak widzę, że ten świat w takim dziwnym kierunku zmierza, że nawet ma taką wymówkę, że jest po prostu za ciepło. A wy jak reagujecie na taką pogodę? Ja się cieszę, ja wychodzę nawet po pracy, jak przychodzę, wychodzę. O kurde, mikrofon mi spadł. Wziąłem sobie książkę do poczytania, kocyk, mogę siedzieć, mogę opalić sobie łeb i inne części ciała. Naturalną witaminę D, bo je można czerpać ją z suplementów. A ty jaką masz wymówkę? Co? Znowu, bo formy nie ma, bo formy na lato się nie zrobiło, bo co? Bo za ciepło było, bo w domu się człowiek poci, bo co? No, kurde, już myślałem, że mi żadna wymówka nie zaszkoczy, ale taka, że jest za ciepło, jeszcze takiej po prostu w swoim życiu wymówki nie słyszałem. No co innego, jak jest 40 stopni, okej, mogę to zrozumieć, ale nie 28. Także dajcie łapkę w górę, subskrypcję i pamiętajcie, nie miejcie wymówek, tylko kurde, weźcie ten rower, idźcie pobiegać, cokolwiek, cieszcie się słońcem, bo znowu jak ceny gazu skoczą, to będzie dyskusja, że mam zimne kości i że jest drogo. Na razie.